Kościół powszechny, czyli uniwersalny. Jego misja nie jest ograniczona do jakiejś grupy ludzi. Teoretycznie miejsce jest w nim dla każdego, ale ostatnio w Polsce można odnieść wrażenie, że dla niektórych tego miejsca jest więcej. Mamy do czynienia z nową odsłoną sojuszu ołtarza z tronem. Takiego włączenia się biskupów w bieżącą wojnę polityczną ja nie znam w żadnym innym kraju w Europie czy na świecie. Ludzie mają już trochę dosyć udziału Kościoła w życiu publicznym i coraz bardziej mają dosyć. Nie powinno być w naszej debacie publicznej tak upolitycznionych wypowiedzi polskich biskupów, bo to szkodzi religii, to niszczy religię. I tak naprawdę głównym sygnałem dla Kościoła to będzie to, kiedy będzie widział, jak stopniowo społeczeństwo odwraca się od pewnych, przynajmniej może nie od całego Kościoła, ale przynajmniej od pewnych rodzajów form aktywności tego Kościoła. W tym kontekście to była w ostatnich miesiącach najbardziej spektakularna aktywność Kościoła, świadcząca o jego związkach z obecną władzą. Bardzo ważny minister, życzę mu siły, bo go chcą co chwilę jakąś tam, jakiś dynamit podkładają, to jest moje spojrzenie. Także pan minister Zbigniew Ziobro. Ale nie widzą pana. I o związkach władzy z Kościołem, albo przynajmniej tą wpływową jego częścią. Matko Boska nieustającej pomocy, to jest moja wielka prośba, wielkie zawołanie. Miej w opiece naród cały, również tych, którzy nie kochają Polski aż tak mocno jeszcze, póki co, tak jak my tutaj, tak jak cała rodzina Radia Maryja. Mamy do czynienia z nową odsłoną sojuszu ołtarza z tronem. Dosłownie, no jeśli jadą do Torunia przedstawiciele władzy, żeby się spotkać z zakonnikiem, no to to oznacza dokładnie to, że jesteśmy w jakiejś nowej sytuacji przypominającej dawne, bardzo dawne czasy. Co ciekawe, czasy, które sam Kościół nauczający na drugim Soborze Watykańskim pół wieku temu odrzucił. Na zasadzie nie idziemy już tą drogą. U nas część Kościoła i władza ręka w rękę tą drogą idzie. I znamienne, że na przykład Mateusz Morawiecki pierwszego wywiadu po tym, jak został premierem, udzielił właśnie mediom ojca Tadeusza Rydzyka. Chcemy przekształcać Europę, ją z powrotem, takie moje marzenie, rechrystianizować, bo niestety w wielu miejscach to nie tylko się nie śpiewa już kolęd i w ogóle do kościoły są puste, ale kościoły są zamieniane na jakieś muzea, prawda, no to wielki smutek. Ja w moim tekście pokazałem, że ja kompletnie tego nie rozumiem, że nie zgadzam się z polskim mesjanizmem, że my w Polsce nie mamy jako Kościół katolicki odpowiedniej siły moralnej czy intelektualnej, żeby kogokolwiek na świecie ratować. Co więcej, tym, co nas powinno boleć, to jest ratowanie samych siebie, to znaczy w jaki sposób my chcemy uratować siebie jako Polskę, jako naród, jako naszą tradycję. To głos księdza, który konsekwentnie krytykuje powiązania Kościoła z politykami z zastrzeżeniem, że chodzi o polityków wszystkich partii. Zwracam się z podziękowaniem. Te z rządzącymi dziś wydają się jednak wyjątkowo widoczne, a jednym z przykładów są słowa biskupa Wiesława Meringa skierowane ostatnio do Jarosława Kaczyńskiego. Bardzo bym chciał, panie premierze, żeby czuł się pan tu między nami człowiekiem nie tylko akceptowanym, ale podziwianym. Jesteśmy wdzięczni za wszystko, co pan robi i robił dla Polski razem ze swoim bratem, profesorem Lechem Kaczyńskim. Pańskie sukcesy są naszymi sukcesami. Zwrócił się do prezesa PiS biskup Mering. Jak dodał, jest czymś zupełnie naturalnym wspieranie Jarosława Kaczyńskiego w wysiłkach, które mają na celu zrealizowanie wizji państwa i ojczyzny.
Trzeba powiedzieć, że ten sojusz ołtarza z tronem to jest jednak rzecz długotrwała w Polsce i że tron ten sojusz budował już przez pewien czas, niezależnie od tego, kto na tym tronie zasiadał. Teraz to się niewątpliwie zwiększa i wzmacnia, szczególnie, że jest okres przedwyborczy. Za to, że każdego dnia czujemy wasze wsparcie. A to nie wiec polityczny w ramach kampanii. Ówczesna premier, przedstawiciel prezydenta, wszyscy prominentni politycy PiSu brali udział w konsekracji kościoła w Toruniu. Zastanawiałem się nad tym, czy nie poprosić o audiencję pana Kaczyńskiego. Ktoś mówi, a co by ojciec mu powiedział? Powiedziałbym mu, żeby nie manipulował kościołem. Manipuluje? Tak, to znaczy całe to środowisko manipuluje, proszę pani. To jest prawda. A w jaki sposób? Wypowiadając się na publicznych uroczystościach. Może jeden tylko przykład podam, powiedzmy. Konsekracja kościoła w Toruniu. Dwóch kardynałów, 50 biskupów, cały rząd. Co to znaczy w ogóle? Co to w ogóle znaczy? Co to za kraj? Co się to odbywa w ogóle, prawda? To jest taki biblijny obraz mi przychodzi do głowy, słynny głos wołającego na puszczy, czyli na pustyni. Są tacy ludzie w kościele, wołają, ostrzegają, ale ten głos jest ignorowany. On jest słyszany, ale jest ignorowany. Są powody do niepokoju, dlatego że... Takim człowiekiem w kościele był także nieżyjący już biskup Tadeusz Pieronek, który sojusz tronu z ołtarzem wielokrotnie piętnował. Grzech pierworodny polega na upolitycznieniu episkopatu. Większość jest zadymiona PiS-em. Trzeba odejść od polityki. Nie od tego jest Kościół. To była jedna z jego najgłośniejszych wypowiedzi na ten temat. Wielu rząd PiS ostro krytykował. Trzeba się zachowywać moralnie tu, a potem dopiero próbować rechrystianizować siebie, a potem Europę. Reprezentują naprawdę antychrześcijańską postawę wobec ludzi. I to jest żałosne. Nie można osiągnąć dobra metodami, które są zdziczeniem. Wolne sądy są istotnym elementem państwa demokratycznego, a tymczasem będziemy mieli chyba niedemokratyczne państwo bezprawia. Choć takie wystąpienia ksiądz profesor Andrzej Kobyliński traktuje także jako dowód szkodliwego zaangażowania duchownych, ale nie tylko we wspieranie PiSu, a także Platformy. Każdy, kto znał biskupa Tadeusza Pieronka, wiedział, po jakiej stronie bije jego serce i sympatykiem jakiej partii jest. Ale to były wypowiedzi, które krytykowały pewne zjawiska i patologie. Owszem, ale przekaz był identyczny, to znaczy co do formy, tak, zgoda, co do formy to były inne wypowiedzi, co do pewnej stylistyki, semantyki, to było inaczej opakowane, prawda? Natomiast gdy chodzi o przekaz, on był polityczny i ja wielokrotnie o tym mówiłem, że to jest błąd, to znaczy nie powinno być w naszej debacie publicznej tak upolitycznionych wypowiedzi polskich biskupów, bo to szkodzi religii. Z religii, która jest czymś pięknym, świętym i wielkim, czynimy narzędzie walki politycznej. No ale ja do końca z księdzem się nie zgodzę, dlatego że mam wrażenie, że biskup Pieronek stawał nie po stronie partii opozycyjnej w stosunku do PiSu, tylko stawał po stronie prawdy i pewnych zasad i wartości, które Kościół powszechny powinien krzewić. Czasami tak, czasami nie. Natomiast w odbiorze opinii publicznej jego przyporządkowanie do Platformy czy do tego obozu liberalnego było oczywiście jednoznacznie odczytywane i myślę, że co do tego nikt w Polsce nie ma wątpliwości. Natomiast zgoda z panem redaktorem, że co do formy rzeczywiście te wypowiedzi były inne. Trudno jednak odnaleźć takie sceny w czasie poprzednich rządów. Właśnie ta zmiana, która teraz się dzieje, jest dobrą zmianą. To program 500+. To przemówienie prezydenta w czasie mszy w gdańskim kościele świętej Brygidy. A to jedna z niezliczonych wizyt najważniejszych polityków PiS u ojca Rydzyka.
Księże biskupie Edwardzie, czcigodny księże biskupie Antoni, czcigodny ojcze dyrektorze, ojcze doktorze Tadeuszu. Bez ciebie, ojcze dyrektorze, nie byłoby tego zwycięstwa. Rodzina Radia Maryja jest kręgosłupem tej biało-czerwonej drużyny. Panie ministrze, to panu dziękujemy za taką niezłomność. Myślę, że jesteśmy w przededniu bardzo, bardzo wielkiej zmiany. I kto wie, czy ta zmiana się nie okaże już w czasie nadchodzących wyborów. Ludzie mają już trochę dosyć udziału Kościoła w życiu publicznym i coraz bardziej mają dosyć. Rośnie sekularyzacja, czyli takie zeświadczenie polskiego społeczeństwa. Z ostatniego sondażu dla TVN24 przeprowadzonego jeszcze przed premierą filmu Braci Sekielskich wynika, że 54% Polaków uważa wpływ Kościoła na życie publiczne za zbyt duży, że jest w sam raz twierdzi 36%, za mały jest zdaniem 5%. Silny związek Kościoła z władzą, on może wcale nie być korzystny i to może nie być korzystny dla każdej ze stron tej relacji. Niekoniecznie Kościół na tym zyska, ponieważ właśnie ludzie są dosyć wyczuleni na silną obecność Kościoła w życiu publicznym i niespecjalnie to popierają, a i niekoniecznie to musi władza zyskiwać. Nie bardzo wiele zmieniło się, jeżeli chodzi o poglądy ludzi, także o rolę Kościoła. Wicząc to naprawdę odcisnęło bardzo duże piętno na moim dorosłym życiu. Wtedy ja się mówił o takich... No mnie też. Może rzucać się cieniem i na władzę. Już pojawiły się bowiem głosy zarzucające władzy bierność w ściganiu księży przestępców. O ile więc kilka dni wcześniej Jarosław Kaczyński grzmiał w starym tonie. Jest atakowany Kościół. Jest atakowany w sposób niezwykle wręcz brutalny. Kto podnosi rękę na Kościół, chce go zniszczyć, ten podnosi rękę na Polskę. To już w niedzielę ton ten zmienił. My... Nigdy tego rodzaju zjawisk, nigdy patologii w żadnej dziedzinie, także i w sferze Kościoła, nie tolerowaliśmy i nie będziemy tolerować. Co więcej, to my podjęliśmy walkę z pedofilią, wprowadziliśmy rejestr. I można odnieść wrażenie, że politycy PiS-u mają świadomość politycznych szkód, jakie sojusz z Kościołem obciążonym skandalem może dziś przynieść. Jakoś tak zbiega się termin jakby pokazania tego filmu z terminem wyborów. Przed wyborami samorządowymi mieliśmy Kler, teraz mamy znowu jakiś taki film atakujący Kościół. Ale i bez tego, według naszych rozmówców, sojusz tronu z ołtarzem ani jednym, ani drugim nic dobrego przynieść nie może. Co jest warta wiara religijna wymuszona przymusem, represją, zagrożeniem, poczuciem wykluczenia? Mnie się wydaje, że niewiele i że dobre państwo, dobry Kościół powinny to brać pod uwagę, że nie tędy droga. Liczenie na to, że sojusz Kościoła z tronem przysporzy tronowi szans na reelekcję króla, kimkolwiek by on nie był, ten król, może się okazać zawodne i kto wie, czy to się nie okaże zawodne już teraz. Wykorzystywanie religii dla potrzeb bieżącej walki politycznej w długim okresie jest czymś szkodliwym, ponieważ wypłukuje religię z jej istoty, z jej metafizyki, z jej źródła sensu. To znaczy prowadzi to do banalizacji, uproszczenia tego, czym rzeczywiście jest religia. No proszę zapytać dzisiaj w Polsce w jakiejś ankiecie młodych ludzi, z czym im się kojarzy Kościół, religia czy katolicyzm. No bardzo często będą to skojarzenia o charakterze stricte politycznym. No to jest nonsens. Oto wielka tajemnica wiary.